Białostocki Centrum Onkologii stawia na unity, czyli na wyspecjalizowane komórki organizacyjne, które zajmują się konkretnymi nowotworami. Breast Cancer Unit jest to obcojęzyczna nazwa, ale dotyczy nowotworów piersi. Nazywamy to miejsce takim centrum dotyczące zdrowej kobiety, ale również tych kobiet, które wymagają opieki zdrowotnej. Podkreślamy dzisiejszego dnia słowo kompleksowość, dlatego że w naszym ośrodku obok radioterapii, chemioterapii, chirurgii będzie takie miejsce, gdzie kobieta będzie mogła zdiagnozować się, czyli stworzymy dogodne warunki na to, aby były wszelkie metody związane z diagnostyką piersi, ale jednocześnie stworzymy obok miejsce, gdzie jeżeli zostanie stwierdzona ta choroba nowotworowa, będzie ona podlegała szybkiej diagnostyce. Dlatego też będą tam wyznaczone miejsca łóżkowe, gdzie pacjentki będą hospitalizowane, ale jednocześnie cała diagnostyka związana z chorobami piersi. Jest już pozwolenie na budowę, na realizację inwestycji Breast Cancer Unit. Bardzo ważnej dla nas sztandarowej inwestycji, o której mówiliśmy już podczas kampanii wyborczej, ale też którą cały czas wspieraliśmy, bo wiemy, że ona jest też realizowana przez Białostockie Centrum Onkologii. Jest już pozwolenie na budowę, w związku z powyższym przechodzimy do następnych czynności formalno-prawnych, celem oczywiście rozpoczęcia robót i zabezpieczenia dofinansowania. I tutaj następna informacja, projekt ten wpisaliśmy jako Zarząd Województwa Podlaskiego jako projekt strategiczny dla rozwoju naszego województwa do projektu nowego programu regionalnego na lata 2021-2027. Spotkał on się z zrozumieniem Ministerstwa i Komisji Europejskiej, no i chcemy, żeby on był właśnie realizowany w ramach funduszy europejskich w nowej perspektywie. Także myślę, że pieniądze są, dobry pomysł jest i będziemy mogli tę jakość świadczonych usług jeszcze poprawić, bo i tak to wygląda bardzo dobrze z punktu widzenia Białostockiego Centrum Onkologii, no ale dążymy do doskonałości, w związku z tym wiemy, że chcemy stworzyć, żeby te warunki były jak najlepsze. Będzie tam się mieściła dedykowana rehabilitacja, będzie kolejne miejsce, gdzie będą tomografy, rezonanse, gdzie będzie mamografia, więc będziemy traktowali to jako takie miejsce quasi BCO, dlatego że mając na uwadze, że się rozwijamy, jeżeli chodzi o unity, powstała u nas urologia, chcemy stworzyć miejsce obok Białostockiego Centrum Onkologii, bardzo, bardzo przydatne pacjentkom, ale jednocześnie w niedalekiej odległości od naszej głównej siedziby Białostockiego Centrum Onkologii. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, oczywiście myśmy na razie kosztorysowo wyceniamy ten projekt na około 100 milionów złotych. Tak. No, zobaczymy, jak będą się kształtowały ceny, jak będzie to wyglądało z punktu widzenia przetargów, bo wiemy, że to jest dosyć dynamiczne. No, powoli chyba już wychodzimy z pandemii, może już nie będzie ona tak odczuwalna, ale na pewno już widać po przetargach, że te, bym powiedział, inwestycje ruszają. I jeżeli to będzie taka kwota, no to oczywiście jesteśmy na to przygotowani. Jeżeli to będzie kwota większa, no to oczywiście będziemy dalej pozyskiwać środki. Na razie najważniejszą kwestią jest to, że wpisaliśmy to jako projekt strategiczny do nowego projektu programu operacyjnego. No i chcemy, żeby na koniec tego roku, na początku następnego roku pieniądze z Unii Europejskiej już zaczęły pracować w naszym województwie.